Paulina Hołysz z domu Chórką urodziła się w 1892 roku w Strupinie Dużym. Jej rodzice Marianna i Józef nie zgodzili się na przyjęcie prawosławia i przez to byli szykanowani przez władze carskie. Dziadkowie Pauliny Hołysz byli grekokatolikami i po prostu otrzymali informacje od władz carskich, że mają wybór. Nie zdecydowali się na najłatwiejszą opcję, zostali katolikami i z tego właśnie powodu mieli ogromne problemy z władzami, do tego stopnia, że córkę ochrzcili dopiero w jej piątym roku życia w Chełmie, w kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Ta wiara dla Pauliny Hołysz była bardzo istotna, że ze względu na przykład na te problemy, o których przed chwileczką powiedziałam, ale również nie dlatego. Nierozerwalnie wiązała się z tym, czego uczono ją w domu. Jej dom był ostoją polskości i wiara katolicka była bardzo ściśle powiązana z tym patriotyzmem, który wyznawali jej rodzice. Paulina Hołysz ukończyła 4 klasy szkoły elementarnej i z tego powodu miała bardzo duże kompleksy. Zresztą o tym bardzo często pisała w swojej twórczości poetyckiej. Zrobiła bardzo wiele, żeby to wykształcenie uzupełnić. Kończyła różnego rodzaju kursy, ale na dobrą sprawę mówi się często, że była samoukiem. Nie do końca jest to prawda, ponieważ nauczyła się czytać w domu od ojca, natomiast pisać nauczył ją sąsiad, pan Nowosad. Samoukiem była, ponieważ ona tę edukację kontynuowała. Te 4 klasy to było dość dużo, jak na wiejskie dziecko w tym czasie, a ona chciała więcej. Wiedziała, że jest te 4 klasy, że to jest bardzo mało. Pisała o tym często, pisała o tym, że te jej wiersze są koślawe, że popełnia błędy ortograficzne, ale jej sposób myślenia, który przelewała na papier, jest o tyle ciekawy, interesujący, że przykrywa te niedostatki gramatyczne i stylistyczne. W roku odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Paulina Hołysz, wtedy jeszcze Chórko, wychodzi za mąż. Zostaje do tego małżeństwa zmuszona przez rodziców. Jest już na ówczesne standardy dość, jest po prostu starą panną. I rodzice uważają, że jedyna przyszłość, jaka ją czeka, to przyszłość żony, więc znajdują jej męża. Jest to, okazuje się nim Tomasz Hołysz ze Strupina Dużego, rolnik, były legionista, więc w oczach rodziców Pauliny Chórko w tym czasie osoba, która jest godna ich córki. Przypominam, że dom państwa Chórków w Strupinie Dużym jest ostoją polskości, więc siłą rzeczy legioniści również w nim bywali. Tomasz Hołysz i Paulina Chórko zamieszkują razem, budują dom. Aczkolwiek Paulina Hołysz w swojej twórczości pisze, że do małżeństwa została przez rodziców zmuszona. Pisze dokładnie, że było to małżeństwo poniewoli. Dlaczego? Z tego względu, że przez całe swoje życie rozpamiętuje swoją pierwszą wielką miłość, huzara pułku carskiego Mirzyńskiego, który jest nam nieznany z imienia, natomiast jest wnukiem powstańca listopadowego, czyli znowu są tutaj związki z polskością, z patriotyzmem. I to było dla Pauliny Hołysz bardzo istotne. Małżeństwo nie do końca dobrane, tak jak mówiłam wcześniej, prawdopodobnie bez miłości, aczkolwiek przeżywa również swoje zloty i upadki. Niestety w kilka lat po ślubie mąż podejmuje błędną decyzję, inwestuje w sposób nietrafiony, musi sprzedać dom.
No i zaczynają się problemy w małżeństwie, wracają do pokrówki, do rodziców Tomasza Hołysza. Wkrótce małżeństwo się rozpada, Paulina wraca do rodziców, do Strupina Dużego. Bardzo to przeżyła. Nie tylko rozpad małżeństwa, ale przede wszystkim stratę domu. Ten dom uważała jako, pomimo nieudanego małżeństwa, za coś bardzo dla siebie ważnego. Dom, rodzina, wiara, ziemia to są te tematy, które są bardzo istotne w jej twórczości. A twórczość, ona była w tej twórczości bardzo autentyczna. To była po prostu ona. Tego domu chce przez całe życie, nawet po rozpadzie małżeństwa, po powrocie do rodzinnego domu, przez kilka lat żyje w domu zarządzanym przez swojego brata. Nie chce mieszkać w tym miejscu z tego względu, że chce czegoś swojego. I przy pomocy mieszkańców Strupina, swoim sumptem, zaczyna budować jednoizbowy dom na kilku odziedziczonych przez rodziców morgach. I mieszka tam do śmierci. Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego Paulina Hołysz angażuje się w różnego rodzaju koła młodzieżowe, różne stowarzyszenia społeczne. Działa w nich bardzo prężnie, aktywnie. Już wtedy uwidacznia się ta jej smykałka, jeśli można to tak nazwać, tej aktywności społecznej, która jej towarzyszy na dobrą sprawę do końca życia. Do tego stopnia, że w 3 lata przed II wojną światową jest prezesem koła gospodyń wiejskich w całym powiecie. Także panie jej zaufały, prawda? Zresztą ona zawsze była autentyczna w tym, czego chciała i dążyła do celu. Potrafiła to zrobić, a przy okazji zaangażować innych. W okresie II wojny światowej zaangażowała się w działalność partyzancką, ale nie w czynie zbrojnym. Do legendy przeszła taka historia, kiedy Paulina Hołyszowa oddaje, teraz już wiemy, że zaginione, swoje zapiski, czyli kartki, notesy, tak żeby ci partyzanci mieli na czym pisać listy do swojej rodziny. Po II wojnie światowej angażuje się w opiekę i wychowanie nad sierotami, dzieciom osieroconym po okresie walk II wojny światowej. Działalność społeczna Pauliny Hołyszowej towarzyszy jej przez całe życie. Zaczyna angażować się w różnego rodzaju inicjatywy, których potrzebuje jej rodzinna wieś. Widzi te potrzeby. Jest to szosa, jest to szkoła, świetlica, remiza strażacka. Potrafi zaangażować całą społeczność. Coś, co jest niespotykane, dzisiaj właściwie rzadkie, i na dobrą sprawę nie robi tego w jakiś sposób, który miałby jej coś gratyfikować w tym zakresie. Robi to, bo lubi. Paulina Hołysz przez całe swoje życie interesowała się lokalnością. Pisała wiersze, jest uznawana za twórcę ludowego, ale interesowała się również tym, co było. Można było powiedzieć, że była takim Oskarem Kolbergiem w spódnicy. Nawet niektóre pieśni, które są obecne w jej widowisku obrzędowym, Nasze Wesele, nie można ich znaleźć u Oskara Kolberga, a niektóre się pojawiają również u niego. Także jest to dobry przykład na to, że Paulina Hołysz nie tworzyła tych utworów, ale
czerpała ze źródła, czyli z folkloru Strupina Dużego i okolic. Zbierała te wszystkie materiały, gromadziła. To dzisiaj prawdopodobnie przepadłoby, ponieważ to nie przetrwałoby. Tylko i wyłącznie Nasze Wesele zostało wydane, opublikowane, wystawione. Natomiast w Muzeum Wsi Lubelskiej tych utworów jest znacznie więcej. Noc Świętojańska, Cztery Pory Roku i wiele, wiele innych, które czekają również na publikacje i na wystawienia. Pisać zaczęła prawdopodobnie na 2-3 lata przed wyjściem za mąż. Pisała dla przyjemności do szuflady. Nigdy nie myślała o tym, żeby móc wydać te utwory. Tak jak mówiłam wcześniej, co ją interesowało, o czym pisała. Ważne było dla niej to, gdzie mieszkała. Ważna dla niej była ziemia. Ważna dla niej była przyroda. Nie traktowała tej przyrody jako ozdobnik, dekoracje, ale bardzo często ta przyroda grała pierwsze skrzypce w jej twórczości. Ale nie tylko, ponieważ potrafiła w bardzo prosty, autentyczny sposób napisać coś, co na przykład inni twórcy bardzo utrudniają, ciężko się to czyta. Natomiast ona potrafiła oddać te emocje, ale również tę miłość do ziemi, do ludzi, w bardzo prosty sposób. Wspomniane wcześniej Nasze Wesele zostało po raz pierwszy wystawione na deskach wtedy jeszcze Wojewódzkiego Domu Kultury w 1961 roku. Zaangażowało się w to widowisko bardzo wiele znanych osób. Mówiło się, że to widowisko jest jednym z elementów obchodów tysiąclecia państwa polskiego. I faktycznie nie zatrudniono w widowisku znanych aktorów, ale aktorami byli właśnie mieszkańcy Strupina Dużego. I oni byli autentyczni. Oni grali tak, jak napisała to Paulina Hołyszowa, byli bardzo naturalni. Dlatego to widowisko, które było na dobrą sprawę wystawiane kilkukrotnie, spotkało się z dość dużym zainteresowaniem i zostało docenione również przez osoby, które na temat teatru potrafiły się wypowiadać szerzej. Jeszcze ważna rzecz, bo Nasze Wesele zostało wystawione również w plenerze i tu odbyła się ogromna impreza, która trwała 3 dni. Wystąpili w niej również mieszkańcy Strupina Dużego, ale również mieszkańcy okolic. Zostały wykorzystane te plenery, stare chaty, ale również tekst Pauliny Hołyszowej, która okazuje się była również bardzo dobrym reżyserem, społecznikiem, zaangażowała do tego całą społeczność Strupina Dużego. Paulina Hołysz w swoim życiu otrzymała wiele wyróżnień. Przede wszystkim została wyróżniona przez władzę za swój wkład w twórczość, ale również pisarską, ale również za działalność społeczną. Ale nie tylko. Szkoda tylko, że dosłownie na 1,5 roku przed swoją śmiercią otrzymała dopiero rentę literacką. Do tej pory musiała utrzymywać się ze swojego małego poletka ziemi. Tych nagród, na dobrą sprawę, jeśli możemy powiedzieć, było więcej. Wybijano medale upamiętniające Paulinę Hołyszową. To przede wszystkim nasz PTTK w Chełmie. Ale nie tylko, ponieważ jeśli można powiedzieć o takiej nagrodzie, która na dobrą sprawę nie jest rzeczowa. Pamięć. Ludzie, przecież to minęło 50 lat od jej śmierci, w tym roku mija 50 lat. Ludzie o niej pamiętają. Do tej pory są osoby w Strupinie Dużym, mieszkają w Strupinie Dużym, które jakieś wspomnienie o Paulinie Hołysz zachowali. W Strupinie Dużym od praktycznie ponad 20 lat odbywa się co roku gminny konkurs imienia Pauliny Hołyszowej.
W konkursie mogą swoje prace, umiejętności zaprezentować uczniowie szkół gminy Chełm. Ten konkurs spotyka się z bardzo dużą, z dużym zainteresowaniem. I wiemy, że ten konkurs ma duże znaczenie, ponieważ ta pamięć o Paulinie Hołyszowej, ale również propagowanie tych ideałów, którymi żyła, którymi się kierowała, funkcjonują. Ale to nie tylko konkurs. W 2022 roku, który był 130. rocznicą jej urodzin, odbyła się wielka impreza w Strupinie Dużym, festyn u cioci Pauliny, jak była nazywana przez całą społeczność Strupina Dużego. I na tej imprezie został odsłonięty pomnik Pauliny Hołyszowej, nazywany ławeczką Pauliny Hołyszowej, przy której można sobie zrobić zresztą zdjęcie. Ale nie tylko. Zasłużone osoby, które w jakiś sposób przyczyniły się do tego, że ta pamięć o Paulinie Hołyszowej trwa, otrzymały również pamiątkowe medale. Centrum Biblioteki Kultury gminy Chełm rozpisało konkurs poetycki, pierwszy zresztą, w tej chwili będzie się odbywała już trzecia edycja, na wiersz inspirowany twórczością Pauliny Hołyszowej. Tych działań dotyczących twórczości życia Pauliny Hołysz jest coraz więcej i bardzo się z tego cieszę.